We should be safe now. Kontynuujemy przygodę z Deathfall Adventures. Uciekliśmy z tej... ruiny, piramidy, nie wiem, co to było takiego. Może to nie piramida, tylko jakaś świątynia tam dla jakiejś bogini egipskiej. Mieli tam sporo bogów, a tutaj akurat Bastet była też na straży, a to również jest w pewnym sensie bogini. Wyglądająca jak kot troszeczkę. A moja towarzyszka zapytała tylko, czy jestem ranny i zwiała. Jasne, że kontynuujemy. Z tobą wszystko. Hey, someone's gotta stop you getting yourself killed. It's a map. It shows the position of a Sirius and the stars around it. But tens of thousands. Okej, mamy tutaj spotkanie z panem profesorem, który nam tu pokazuje mapę, którą widzieliśmy. Ona coś tam niby wskazuje. Okej, mogę coś tu zrobić, ponieważ gość przestał gadać. Mogą chyba się podnieść, tylko zabrać te kartki. Hard doohickey and how many pieces are there? We don't know. All we know is it was created by an ancient people. Okej, czy ja tutaj mu wskazałem, żeby to podniósł? Chyba nie. Myślę, że była tutaj jakaś taka dłuższa przerwa między tym, co on mówił, a tym, co tu mamy. Tak, tak, Atlantyda to takie wielkie, stare, zatopione miasto, które uznawane jest za mit, wszyscy go szukają, ale nikt znaleźć go nie może. Spacja, tak? So it's out of date. Ever so slightly. Było nawet coś takiego jak bajki o Atlantydzie, gdzie też pewni poszukiwacze tej Atlantydy szukali, komuś się udało, nawet ona się wyłowiła w pewnym sensie, w drugiej chyba części. Musieli uratować... Okej. O, wróciła nasza koleżanka. Ładnie to wygląda, ponieważ siedzę sobie w takim biurze, widzę za oknem deszcz jak pada. No to ja chyba mogę tutaj tylko spację nacisnąć. No dokładnie, wujek sam zwykle oznacza Stany Zjednoczone i prezydenta chyba. Rząd to wszystko finansuje. Pain in the ass bookworms like you. Better dress warmly, Mr. Quatermain. Chyba zaiskrzyło między nimi. Fajne są te ekrany ładowania. Visibility's nil. I have to take us down or we'll crash. We'll walk the rest of the way. Walk? We don't have time for that. We have to... Listen. No. For once, you listen. Not me. The radio. Sounds like an agency distress call. Could be Hagen. Hard to tell. Too much interference. Okay. Time to do this, Mike. I'll go and check it out. See if I can find Hagen. Are you crazy? We have clear orders. Yeah, and I'm a real follow orders kind of guy. Hagen saved your well-shaped ass in Egypt, remember? We owe him. Time to improvise. You stay here, analyze that star map. I'll be back as soon as I find the source of that distress signal. All right. You had me at well-shaped. Okay, przekonał ją tym słowem. Co powiedział, że ma zgrabny tyłek. Nawet to zabawnie wyglądało, ale w sumie to racja. Dlatego już wspominałem, że fajnie się tutaj misja robi. Z taką partnerką to można by pójść na te wykopaliska. Okej, nie o tym miałem gadać. Tutaj chyba nie dojdę, bo jakieś prądy pasowałoby to wyłączyć najpierw. I kolejna taka mała uwaga dotycząca tej gry.
należy uważać, jak się chodzi nawet w takich miejscach, ponieważ tu wszędzie zapewne są jakieś pułapki. A również boję się, że mi wyleci jakiś zombie. To znaczy mumia jakaś mi wyleci za rogu i spróbuje mnie zabić, ponieważ będę chciał jej przeszkodzić opanować świat. Co jest chyba takim naturalnym elementem i zawsze się pojawia w każdym filmie czy w każdej grze, że wylatuje jakaś mumia, która chce opanować świat. Tak to było chociażby w tych wspominanych przeze mnie chyba już gdzieś tam przy okazji innych materiałów mumiach. Okej. Tutaj jest sznurek, więc tutaj naprawdę widać, że są pułapki. Znalazłem jakąś pułapkę. Dobrze. Mam nadzieję, że się nigdzie tu już więcej jakoś nie zabije. Tu chyba mamy kolejną pułapkę, bo granaty latają. A więc można tutaj sporo rzeczy fajnych znaleźć. Ale jest to obarczone dużym ryzykiem i tak jak już mówiłem, trzeba patrzeć, jak się chodzi. Rozbrajać te wszystkie pułapki, bo możemy czasem się wysadzić, nie wiedząc o tym. Halo, jest tu ktoś? Żadnego sznurka. Nie wierzę, że nic tutaj nie ma, no. Okej. Panu co się stało? Chyba coś go przyatakowało. Mam nadzieję, że nie Yeti. A przynajmniej mam jakąś mapę. To dobrze wiedzieć. Ale jestem w takim terenie, że mogłoby go nawet jakieś Yeti zaatakować, co też mogłoby być dość normalną sprawą. Raz przez miejsce, dwa przez to, że nawet w tym jednym filmów o mumii Yeti też były. I do tego jest to taki dość powszechny mit, że Yeti są. Należy nie uważać. Teraz tak, bo tutaj jest coś. Nie mogę tego za bardzo rozbroić. Już myślałem, że się zatkałem. Dziwne. Tam to mogę. Tylko, że z tym może być problem. Lepiej to niż podejść i zginąć. Dobra, rozbroiłem te dwie pułapki. Tu jest następna, tylko... Z celnością to jest dość krucho. Dobra. Co to kurde ma być? Oni tu wszędzie jakieś granaty powieszali, pułapki porozkładali, nie wiem. Serio, tu musiały ich coś zaatakować takiego, że się pouzbraja po uszy, bo... Bo tak naszpikowali cały teren jakimiś zabezpieczeniami, że wychodzi całkiem niezła masakra. Dobra. Wejdźmy teraz do tego budynku. Hagen, where are your Gestapo buddies? Let's talk to Hagen, please. So viel Zeit muss sein. How fortunate that you heard my signal. I had to escape. Stein was getting suspicious. He will send his dogs as soon as he notices I'm gone. I knew you would be able to follow the star map. Good work, Mr. Quarterman. I might have had some help with that map, Doc. What is this place, anyway? No time to explain now, Mr. Quarterman. They have the first fragment of the heart in a submarine at the main base. We have to hurry and get it. Hand off, Dr. Hagen! That is... unfortunate. Ich bin der wissenschaftliche Leiter dieser Expedition. Nehmen Sie sofort Ihre Waffen runter. Das ist ein Befehl. You heard the man. Nehmen Sie Ihre Waffen runter. what did I just say?
put down your waffles. I thought I told you to stay in the plane. I improvised. Besides, if it wasn't for me, you'd be making permanent snow angels by now. Huh. I'll take that as a thank you. All right, Doctor, what's next? Follow me. Podoba mi się ta gra. Poczucie humoru tutaj jest czasem zajebiste. Powiedział im oduszcie wafle. Spoko. Wafle to mogę złożyć. Oni sami się uśmieli na te słowa. Najlepsze było później to wejście smoka tej damy. Miała zostać w samolocie. Wiadomo było, że się pojawi. Przecież to jest normalka. Ej no, zostawcie mi jakichś przeciwników do zabicia. Okej, okay, jakiś granat poleciał. A, tam się ukrywacie. Dobra. Już myślałem, że pro naprzód i wybiją mi tu wszystkich. Padaj. Dobrze, że to przy tym rozbroiłem cały teren, bo teraz bym się pewnie gdzieś wysadził na jakimś przejściu. No, ale w sumie to i tak trzeba było wysadzić, żeby przejść dalej. No i lecimy dalej, już widać samolot. Ale nam bramę zamknęli. O, to pech. So, where's Stein? Powie mi ktoś, jak tu bramę się otwiera. Jakaś czarna maga jest. Stein has sent his men to recover it. Bo ta konserka nie działa. More traps and more artifacts? Great. Nie, chyba jednak działa, ale to musiał on otworzyć. No spoko. Pogadał sobie chwilę i dopiero otworzył. Ja chcę tego łazika. W sumie to nie jest chyba niemiecka flaga. No cóż, nie wdawajmy się w szczegóły. Udajmy się do samolotu. Samolot jest po lewej, gdzie wylecicie. A. Czyli chyba jednak nie do samolotu. Szkoda. No dobra, prowadź pan, doktorze. Bardzo ładnie tutaj te góry wyglądają w śniegu. Ale w sumie to ja lubię śnieg, tylko nie lubię, jak jest zimno. Taki mały paradoks. Pancer? Hello, beautiful. You look like you could open some doors for us. Or drop a bridge right where we need one. Look, the rocks up there. Okej. Mam trafić w jakieś skały. Mam nadzieję, że w te. Chyba nie. Dobra, idźmy dalej. Może się wyjaśni troszkę sprawa. Może jest tutaj przejście, tylko te skały blokują drogę. W te skały, tak? Znaczy, które skały? A, te. Okej. Okay. No i co? Szczeniłem. No dobra, poleciało. Explosives. Is there anything they can't do? Let's move. Ładunki wybuchowe nadają się do wszystkiego. Okej, zrobiłem sobie taki fajny most, który zapewne pływa, więc wolę przebiec przez niego bardzo szybko. Ja wolałbym nie wpaść do tej wody, bo pewnie bym się zamienił na sopel lodu i skończył jak Kapitan Ameryka. Czyli zamrożony na ileś tam lat. Chyba, żeby mnie nie znaleźli, to bym pewnie był na 1000 lat zamrożony. Careful! The cave is just down the next path. I think we found another rock for you to blow up. Hagen and I will go down there. Okay. The rockfall kind of distraction? Exactly. Then get the sniper rifle and cover out. Bardzo fajnie. Mogę tutaj powiesadzać.
James. Jen. Just shut up and shoot. Boże, podoba mi się ten cały humor tutaj. James, zamknij się, po prostu strzelaj. Okej, okay, ja mam granaty. Tak? To działa? Chyba tak. Dobra. Mam snajperkę. Mogę ich teraz spróbować eliminować. Chyba tutaj nie słyszeli o padaniu pocisku. A to pecha. Więc wystarczy trafiać dokładnie w gościa, który strzela. Skoro tutaj opadanie pocisku nie działa. Problem w tym, że do mnie też strzelają. No nie wiem, którzy są nasi, którzy... Dobra. Jeszcze ktoś pozostał? Ty chyba do mnie strzelasz. Czy to by byli wszyscy? Nie, słyszę jeszcze strzały, ale nie widzę gościa. A, tutaj stoi. A teraz to już chyba na pewno nie ma nikogo. Ale snajperkę sobie zostawię, bo jest fajna. Ja bardzo lubię takie elementy Panzerfausty i inne takie, czy wysadzanie wielkich pojazdów. Bardzo fajnie się to strzela z takiego czegoś. No i snajperki, czyli stanie gdzieś z dystansu i osłanianie naszych towarzyszy. Myślałem, że coś jej się stało, bo tak leżała. Ale chyba nie, więc biegniemy dalej. A może za chwilę, bo tutaj powinno być coś ciekawego. Przynajmniej mam takie wrażenie. Skoro gra nam każe eksplorować, to ja bym chętnie tu poeksplorował. Okaże się jeszcze, że przegapiłem jakiś ważny element, który gdzieś tutaj leżał i co będzie? Okej, okay, mam trochę amunicji. Dobra, dobra, czekajcie tam na mnie, już do was lecę. Wielki Quatermain idzie na poszukiwanie. No to biegniemy. Nie zawsze się da tak biegać. No i teraz mi się przypomina pierwsza część Tomb Raidera, gdzie również było takie wejście do jaskini lodowej. But what lies on the other end of this room is worth risking our lives for. No tak, oczywiście ryzykujemy życie. I to swoje. It will give us access to the second half of the hut. Czy mi się wydaje, czy ja mam tylko przejść po tych punktach łączących jedno z drugim? Okej, nie należy strzelać do... Behold, Mr. Quarterman. Do tych. Nie należy tutaj w ogóle strzelać. W sumie. Tak, prawda. Is worth risking our lives for. Aha, warto zaryzykować życie. Może szczerze trochę z dalsza. Aha, okej. Okay. Już kumam czacze. Wiem, jak to działa. No dobra, spróbuję przejść. Problem w tym, że jest strasznie mało miejsca. Idź w stronę kolumny. Okej, okay, idę w stronę kolumny. Dobra, gdzie jest następna kolumna? Tam. The columns,
co za labirynt. Wystarczy iść w stronę kolumny, jest okej. Dobra, dotarłem. Tu będzie na pewno jeszcze jakaś jedna pułapka. Rzućmy okiem, czy jest tu coś więcej. Chyba nie. Ale mogę rozwinąć umiejętności i to spróbuję zrobić. Tu mamy ścieżkę wojownika, tutaj jest ścieżka życia. Może zrobię jednak to i coś z tego weźmy. Te dwa? Chyba są odblokowane. No dobra. Tak. Zapisujemy i... no okej, okay. Jest czaszka. Nie podoba mi się to. You can come down now. I think it's safe. Dobra, kliknijmy. Stało się coś? Tak jak myślałem, to nie koniec zagadki. Ale nie ma tutaj nic takiego, co można by było kliknąć. Aha, symbole na suficie, tak?